Irek, wiesz, że jesteśmy w Poznaniu. Jesteśmy w Poznaniu. Na międzynarodowych targach. To prawda. A wiesz, co mówią o poznaniakach? Że są oszczędni. Że mają węża w kieszeni. A, dokładnie, mają węża w kieszeni. No to to samo jak oszczędny. Dokładnie. A wiesz, o co ty się opierasz w tej chwili? Kawał estetycznej, powiem, blachy jeszcze z podświetleniem. Wygląda jak coś z dyskoteki. To piękna robota. Ktoś tam aż piszczy ze szczęścia, słysząc o firmie Gras, bo to właśnie ta firma jest producentem... O, co się pokażmy ludziom, co to jest. No. Nie wierzę, że to jest hydrant. Nie wierzę. Ale to nie wszystko. Otworzę ci, potem go zamkniemy. Słuchaj, uwaga. Ale wąż jest ten sam. No bo podobno węże muszą odpowiadać pewnym kryteriom, prawda, technicznym. I tutaj zmiany mogą być jedynie minimalne i po zaakceptowaniu. Pokażmy tego węża. A ja z wężem, jak wiadomo, jak to bywa, węża trzeba pociągnąć. I idzie, prosto, łatwo, mój drogi, bez najmniejszego problemu. Ale to nie o to chodzi, słuchaj. Ja tego węża schowam, bo kobiety się wstydzą, niektórzy się śmieją z nas. Słuchaj, wyobrażasz sobie hydrant z pilotem? Pierwszy raz coś takiego widzę. Rozumiem, że będziemy mogli sobie zmieniać całe podświetlenie. Jak na to wpadłeś? Co, jest czerwony guzik, ja bym nacisnął i rozumiem, że straż pożarna przyjeżdża. To jest jedna z opcji, tak naprawdę. Po pielęgniarkę to białe. Chciałbyś mieć coś takiego w domu? No pewnie, żebym chciał. Ale wiesz, że to się nie nadaje jednocześnie do zastosowania na polskiej ulicy. No na ulicy nie, bo by to hartowane szkło ozdobne w 5 sekund zniknęło, prawda? To prawda, nawet nie wiem, czy w 5 sekund wystarczyłoby, żeby zgasło światło, zrobiło się trochę ciemno i po prostu takiej pięknej obudowy hydrantu nie ma. Ale pokażę ci coś jeszcze, co cię kompletnie zaskoczy. Poczekaj, bo wiesz co, ja jeszcze chciałem ci o jednej rzeczy wspomnieć, ponieważ pod spodem, pod tą hartowaną szybą jest taśma z diodami LED i masz do wyboru naprawdę... Chyba 16 milionów kolorów, o ile ja dobrze pamiętam, bo tego typu rozwiązania właśnie oferują 16 milionów kolorów. A więc, jeżeli pracujesz, bo to jest dobre zastosowanie, wiesz, w firmach, w biurowcach, coś takiego, że jeżeli chcemy mieć ładny design nie tylko całego biura, ale także takie przejścia, no, korytarzach, możemy tu uatrakcyjnić w ten sposób. Ale wieczorem, kiedy zostajemy sam na sam z koleżanką, robimy... Pierwszy raz widzę, żeby facet marzył o tym, żeby za pomocą pilota zmieniać podświetlenie hydrantu. Irek, nie jesteś romantyczny. Nie jestem romantyczny, ale jestem po prostu życiowy. Ona mogłaby nas wziąć za wariata, więc pozostańmy przy walorach estetycznych. No dobrze, miałaś mi coś pokazać. A teraz, jako prawdziwy Polak, nie chowaj jednak pilota do kieszeni, żeby go przypadkowo zapomnieć. Pokażę ci coś, uwaga, co kompletnie cię zadziwi. Dobrze, Irek, tylko weź swoją torebkę. I to jest ta wyjątkowa torebka. To dla tych, którzy uwielbiają szybką jazdę motocyklem. Podobno teraz wszyscy harlejowcy będą musieli mieć takie gaśnice. Z tym, że Irek w środku zamiast piany gaśniczej magazynuje inny płyn, który daje mu na pewno niezłego kopa. Tak, to prawda, ale największego kopa za chwilę dostaną wszystkie dziewczyny, bo pokażemy wam coś z wykorzystaniem, uwaga, kryształków Swarowskiego. Się nad nim poważnie zastanawiać. Chodź, idziemy za rączkę, jak kryształki Swarowskiego tam. I co? Pomyliłem się? Marzą o takim hydrancie wszystkie dziewczyny? No marzą, na kryształki Swarowskiego to każda da się nabrać. Chociaż powiem ci, że ja zawsze myślałem, że... Jednak najważniejszy jest wąż. Dokładnie tak, ale nie wiem, czy wiesz, że firma Gras sprzeda ci taki hydrant w zasadzie w dowolnej konfiguracji. Mam tutaj na myśli opakowanie, bo to jest najistotniejsze. Ty słyszałeś coś o tym, opowiedz. Tak, widzieliśmy już, co prawda, podświetlane LED-owo, fenomenalnie, zmieniające kolory, ale jeśli jesteś wielkim fanem jeansu, możesz mieć wykończenie jeansowe. Cokolwiek chcesz, z jakiegoś miejsca na świecie, fragment zdjęcia, proszę bardzo, oni ci to wszystko tutaj umieszczą. To co? Po prostu tylko zazdrościć. Co byś sobie zrobił na takim hydrancie? Ty. Ja bym albo skóra, albo jeans. Albo czarny lateks. To też możliwe. Za to uwaga, mamy jeszcze jedną niespodziankę. Spalimy tę budę za chwilę. Tak, spalimy wyjątkowo. Chociaż to urządzenie, jak można się domyślać, nie jest damską torebką. To jest po prostu gaśnica. Ale jaka? Taką gaśnicę każdy chce mieć w domu. A możecie taką gaśnicę sobie zrobić dzięki firmie Gras, bo oni takie cuda robią nie tylko z hydrantami, ale także z gaśnicami. A dzięki takiemu rozwiązaniu wasze biuro będzie zupełnie inne niż te zwykłe szare, gdzie
wyrobnicy się męczą. Wy zawsze będziecie mogli zaprosić do siebie jakiegoś klienta i pokazać mu: słuchaj, stary, my mamy normalne węże, ale w niezwykłym opakowaniu. A mnie przyszła taka myśl do głowy, że jeśli są w stanie takim designem rozpalić każdy ogień w każdym sercu artystycznej duszy, uwaga, to przecież też za pomocą takich gaśnic wszystko jednocześnie mogą ugasić. I to by było na tyle z firmy Gras, poznańskie targi międzynarodowe. No to się wytnie. No, to się wytnie.